Jestem oświetleniowcem, ale jestem, bywam reżyserem, ale też reżyserem światła i często wspieram się ludźmi, którzy się na tym znają. Ale uwielbiam i robię to na co dzień, pracować w ruchu amatorskim, ponieważ to jest cudowna rzecz, żebyśmy się uczyli od siebie istotnych rzeczy. I były trzy wydarzenia. Jedno z nich to było 50-lecie szkoły muzycznej w Malborku, gdzie wykorzystywaliśmy właśnie tylko te dwie lampy. Drugie z nich to był teatr napisany przez ludzi z okolicy, ale muszę przyznać, że to było wydarzenie ogromne, bo tu prawie 1000 osób odwiedziło nas. I trzecie to był teledysk, który oświetliliśmy też tylko właściwie tymi dwoma lampami, ale z tego względu, że zobaczyła nasze przedstawienie Anna Fedorowicz, znana bardzo wokalistka już teraz, grająca główną rolę w musicalu West Side Story w Białymstoku. Tak jej się spodobały kolory i to światło, że postanowiliśmy wspólnie zrobić teledysk. Wydawało mi się, że jesteśmy zdani tylko na te dwie lampy, a dzisiaj mogę z perspektywy czasu powiedzieć, że w każdym z tych wydarzeń, i każde miało zupełnie inny poziom trudności, te lampy po prostu zrobiły ogromną różnicę. Warto wspomnieć o fakcie, że choćbyśmy chcieli, nie mieliśmy do dyspozycji porządnej konsolety, ani też operatora, realizatora światła. Więc to troszeczkę musieliśmy sami robić. I tutaj z dużą pomocą nam przyszły rozwiązania firmy Cameo, czyli aplikacja, którą można stosować na telefonie, na tablecie. Można stworzyć własną sieć i w bardzo prosty sposób, nie znając się nawet na obsłudze jakichś zaawansowanych konsolet, można stworzyć jakieś wrażenie przyzwoitego światła. Mamy ogromne możliwości, jeśli chodzi o kolor. Mówię teraz o urządzeniu RGB plus te dodatkowe diody, plus tą niesamowitą biel, a mówię tutaj z całą odpowiedzialnością z lampy tungsten. I jeszcze najciekawsze jest to, że w scenach, które później robiliśmy, okazało się, że można je łączyć, że ta biel z tej kolorowej lampy z tą białą lampą są prawie, przynajmniej na oko nie używaliśmy kolorymetra, ale naprawdę wokół kamery są bardzo równe. Właściwie nie wiadomo, gdzie sklasyfikować, jeśli chodzi o funkcjonalność, te dwie lampy. Tego typu lampy, bo na przykład dodane są możliwości stworzenia własnych gobosów. Jest dodany tak zwany iris, czyli rodzaj przysłony, i która naprawdę pozwala pomyśleć sobie o tych lampach i gdzie one nie tracą mocy, kiedy zmniejszamy oko świecenia, pozwala z nich zrobić lampy typu spot czy follow spot. W mojej osobistej opinii nie ma znaczenia, ile jest lamp, tylko ma znaczenie, jakie jest to światło. Jest bardzo znany przykład, proponuję prześledzić współpracę słynnego reżysera Michaela Haneke z operatorem, który stworzył ilość różnych urządzeń, gdzie wykorzystywał tylko światło słońca lub jednej lampy przez różne pryzmaty i tak dalej. Myślę, że te lampy są stworzone w formule otwartej, że one równie dobrze sprawdzą się na scenie muzykalowej dużego teatru muzycznego, czy też teatru, ale przez ich jakąś taką przedziwną formułę, i powiem to dziwnie, inaczej, skromność, mogą funkcjonować w bardzo skromnych wydarzeniach. Typu koncert malutki, typu konferencja, typu mini teatrzyk, typu prosty teledysk, to jest kwestia tylko wyboru. Uważam, że to są bardzo, bardzo wszechstronne urządzenia.